Dzień dobry. Cześć. Witajcie. Gotujemy wspólnie w kuchni Joli. Jola. I Grzegorz syn. To już mówiliśmy parokrotnie. Tak, wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą. Jola, mama. Co dzisiaj przygotujemy? Dzisiaj zrobimy pierogi z bobem. Z bobem i zrobimy konkurs. Tak. Do wygrania będą dwie książki. Pierwsza w rodzinnej kuchni, najświeższa, najnowsza, autorska książka mamy, Sylwii, mojej siostry, no i trochę moja. I druga książka, od śniadania do kolacji, którą też znajdziecie w Empikach, na poczcie i w wielu sklepach. Oglądajcie do końca film, bo pod koniec filmu będzie informacja o konkursie. Co potrzebujemy do przygotowania naszych super pierogów z bobem? Potrzebujemy mąkę, boczek, masło, czosnek, bób, cebulę, sól, pieprz i ciepłą wodę. I to wszystko. To wszystko. Tak jest. No i jeszcze potrzebny będzie olej do podsmażenia cebuli. Jakiś tłuszcz, tak? Tak. Super. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ciasta. Dobra. Tu mam przesianą mąkę. Dodaję sól. Mhm. Ile? Troszeczkę? Tak. Pół łyżeczki, łyżeczkę. Masło. Mhm. Masło jest w temperaturze pokojowej. Pokojowej, tak. Pamiętajcie, jak dodajecie tłuszcz tego typu, on nie może być zimny, twardy, no bo nic z tego nie wyjdzie. Nie, ale woda jest ciepła, to może... Tak? Tak, tak. I teraz wlejemy ciepłej wody. Ona jest ciepła, nie gorąca? Ciepła. Mhm. Ale zanim będę misić, założę rękawiczkę. Mhm. I zagniatasz. I zagniatam. Do twojego ciasta nie dajesz jajka? Nie, nie daję jajka, daję ciepłą wodę i daję masło i wtedy jest mięciutkie ciasto. Mhm. Co, wyciągamy? Wyciągam. Ty zagniatasz często w misce, prawda? Tak, bo wolę, nie rozrzuca mi się to po całej stolnicy. To jest taki trik, żeby nie nabałaganić kuchni. Jak najmniej mieć do sprzątania. Tak, dobry dla mnie, bo ja bałaganię. Oj, bardzo. Ciasto, żeby nie wysychało i odpoczęło, przykrywam miseczką. Tak. Bam. Jest schowane. Jest schowane. Teraz? Teraz zabieramy się za farsz. Dobrze, rozgrzewam patelnię. Rozgrzewasz patelnię. Jasne. Średni ogień. Dajesz tłuszczu trochę. Tak jest. Rozgrzewamy tłuszcz i cebulę dajemy dopiero, kiedy ten tłuszcz jest gorący. Wtedy on będzie fajny, skarmelizuje nam się, będzie idealna. I ty lubisz to robić. Uwielbiam. Tłuszcz rozgrzany, cebula teraz wędruje na ten tłuszcz, o, i sobie ją smażymy. Dobra, dajmy jej chwilę. Jeżeli wrzucacie coś na tłuszcz, dajcie chwilę, niech się przysmaży, bo czasami tak ruszacie, to nie ma szansy na to, żeby się przyrumieniło. Także zostawiamy i nie robimy tak. Tak nie robimy. Przez chwilę. Pamiętajcie, żeby nam się nie przypaliła. Żółto, taka złocista, super. Tak. Brązowo-czarna, niekoniecznie. Jak ktoś lubi? No jak ktoś lubi, ale zrobimy wersję rumianą. Taka nam najbardziej odpowiada. Tak. Mamy cebulę usmażoną. Tak, zarumienioną i dodaję... Do bobu, tak? Tak jest. Wlewam to wszystko, ale tej patelni nie myć. Nie myję na razie, bo ona będzie mi potrzebna do tego, żeby na niej zrobić jeszcze boczek. Patelnia świetnie teraz pachnie cebulką i ten aromat... Odda ten aromat, tak, do boczku. Wejdzie w boczek, będzie cudownie, czyli odkładamy na bok. Teraz przyciśnij czosnek przez Dobra. Praskę. Bezpośrednio czosnek przeciskam do... Bobu. Bobu, do naszego boba. I co teraz? Teraz posolę. Mhm. On nie był solony wcześniej, także... Mhm. Tylko w osolonej wodzie gotowałaś. Tak, ale lekko osolonej. Mhm. Damy trochę. Wystarczy. Ja już się szykuję. Jeszcze pieprz. Mhm. Wystarczy na razie. I mój ci on. I twój ci on. Możecie to zrobić też widelcem albo czymkolwiek innym pognieść. Blenderem też można. Tak. Prawie już. To jest. Bzz, 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 bzz. Jak macie ochotę na inny przepis z bobem, na taki makaron przepyszny z bobem obiadowy, lunchowy, to tutaj na górze ekranu jest link bezpośrednio do tego filmu. Zobaczcie. Pychot. Zobacz, czy jest już ok. Tak, farsz mamy już zrobiony. Jeszcze trochę?
Nie, nie, wszystko jest w porządku, tylko zgarniam z worzeku. Super. Farsz mamy przygotowany, ciasto mamy przygotowane, bierzemy się za pierogi. Tak. Odkładam na bok na razie. Nasze idealne ciasto. Odkroimy kawałek. Odkrawasz kawałek dlatego, żeby nie wyschło ci... Żeby mi całość nie wyschła, a nie zmieszczę. Popatrzcie, jakie jest piękne w środku. On jest bardzo elastyczny. Elastyczne. Bardzo lubię się bawić takim ciastem. Przykrywamy go z powrotem. To jest taka metoda właśnie na to, żeby nie zaschło nam. Podsypiemy troszeczkę. Dobrze. Cieniutkie. Cieniutkie. Prawie już. Odkładamy, wyciskamy teraz. Kształt. Możemy też pociąć nożem, jak ktoś chce na przykład. Można. Bardziej nieregularne kształty, prawda? Liczy się pieróg. Tak. To jest też taka część, do której możemy zapędzić dzieci, żeby tam z nami gotowały na przykład. Mówisz o sobie? Tak. Tak. Przypomina ci się dzieciństwo? Tak. Przypomina mi się dzieciństwo i to taka fajna część dzieciństwa, kiedy właśnie gotowaliśmy wspólnie. To może konkurs zrobimy na ulubioną potrawę z dzieciństwa. To jest dobry pomysł. Słuchajcie, to ja zrobię konkurs w tym czasie. Rób. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy, do wygrania będą dwie książki. W rodzinnej kuchni i od śniadania do kolacji. To jest książka autorska Tylko Mamy. 84 przepisy na śniadania, obiady, kolacje z gotowymi menu, tak? Tak. Na cztery pory roku. Macie taką książkę? Nie macie problemu z tym, co wykombinować na obiad i jak to fajnie zagospodarować. A to jest książka, którą zrobiliśmy wspólnie z moją mamą oczywiście, z Sylwią, czyli z moją siostrą. No i ja też mam tutaj swój wkład. Jedna trzecia przepisów z mojego autorstwa. I teraz tak, te dwie książki powędrują do osoby, która zrobi najbardziej kreatywny, najfajniejszy komentarz dotyczący ulubionej potrawy z dzieciństwa. Takiej superanckiej, może być bardzo prosta, ale ulubiona. Będziemy nagradzać kreatywność? Będziemy. Tak, to musi być kreatywny wpis. Książki będziemy wysyłać na terenie Polski. Taki komplet powędruje do osoby, którą wybierzesz. I osoba, która zostanie wybrana, zostanie poinformowana o tym w komentarzu pod jej wpisem. Myślę, że konkurs rozstrzygniesz w ciągu tygodnia? W ciągu tygodnia, tak. Super, czy macie 7 dni na to, żeby napisać warto. Super komentarz. Powodzenia. Komentarz musicie umieścić pod tym filmem na YouTubie, to ważne. Słuchaj, to robimy pierogi. Tak. Pomagasz? Tak. Okej. Dużo farszu. No tak, żeby nam się zlepiło. Ale muszą być pełne. Pełne. Nie lubię takich mało farszowych pierogów. To jest. Nie żałujemy farszu. Gdzie będziemy układać tam z brzegu? Wiem, że część z Twoich czytelników robi takie fantazyjne falbanki, inne rzeczy, prawda? Czy to tak pięknie wygląda? Tak. Ile to pracy przy tym musi być? Teraz pora przygotować nasz boczek. Tak, trzeba podsmażyć. Tak. Rozgrzewamy patelnię. Tak, średni, trochę większy ogień. I na tej samej patelni, na której wcześniej smażyliśmy cebulę. Tak. Smażymy boczek. On się wytopi, będzie chrupiący, idealny. Popatrzcie, tak wygląda idealnie wytapiający się boczuś. Puszcza tłuszczyk i super połączy się z naszymi pierożkami. Moim zdaniem gotowe. Zobacz. Tak, wystarczy już. Kontrola jakości była, odstawiam. Co teraz? Woda nam się już gotuje, tylko muszę ją posolić. Tak. Dużo wody, trochę soli. Przestawiamy na ten większy palnik, tak, bo mamy duży garnek wypełniony wodą i solą. Woda się gotuje. Rzucamy pierogi. Tak jest. O, pup. Zamieszamy. Żeby się nam nie przykleiły, do dna. I jak długo gotujemy? Aż wypłyną na wierzch. I wtedy możemy już zbierać. Możemy wyciągać. Wypłynęły. Wypłynęły. Znakiem temu są ugotowane. Tak. Wyciągamy. Proszę. Dobrze, teraz ja potrzymam, a ty mi polejesz tłuszczykiem, tym z boczkiem. Nasze pierogi z bobem mamy już gotowe.
Idziemy zajadać. Dokładnie. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę i instalujcie aplikację Przepisy Joli. No i bierzcie udział w konkursie. Nagrody czekają. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.